Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Contraband Police. Dobra, nie przedłużając, słuchajcie, kontynuujmy grę, słuchajcie, bo to gra naprawdę jest warta, słuchajcie, świeczki przysłowiowej. Dobra, podejdźmy do tablicy informacyjną, bo tego nam nakazuje Juri Petrow, przełożony, słuchajcie. Okej, okay, Wy madre posukacie wsiem, który pasujcie opisaniu. Nębinica, nuracho kontrabandu, a szajadić ać akarystanska. Tak jest. Odlikso, ać nita. Azwi arbacznito, szajadiciela ać kontrolu. Tak jest, komisarzu Juri Petrow. O, jedzie już ktoś, ale co tu pisze? Regulacje wjazdowe. Przemytnicy. Tu jest przemytnik jeden. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Częściowy numer rejestracyjny to LFY. Ok, musimy zapamiętać. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu Obrankowa pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy. Wiek kierowcy 52. Ok, dobra. Oho, już są dwóch. Dobra, dobra. Mamy czas, mamy czas. LFY i 52. Ho, ho, kombi, słuchajcie. Aha, LFY. Naszego estio podrymnika. A kwestiona jego wychodzi z maszynu. Eto posukati kontrabandu. Atajcie. Panie. Proszę wysiąść. Proszę wysiąść. Kontrabandiciele paznoczno ich kryjówków. Ilio serpientny znak. Ona jakiś to ać wioletka migot. Świetlufa. Ponieważ służny migotnik eto as możli. Proszę tu stać. F. Latarka. Okej. Okay. A pier, aha. Wy posukacie znaku znać, kontrabandu, znak wężny. Ać eno zidzienia. Aha, w środku. O! Co? Co? W tych miejscach możesz również znaleźć kontrabandę. W oponie, pod sufitką, błotniki, zbiorniki paliwa, zderzaki, filtry powietrza. Arbacznijto, my trzebujemy instrumentów ać rabotca. Pochwyć ta ostrak za pastolu. Co to jest? Panie, co to jest? Nie mów, że nic nie wiedziałeś. Co to jest, się pytam. O, ci tu zaraz, gdzie tu jakiś, gdzie tu coś tam jest. Widział pan? Jak Nowik, mamy gościa, mamy gościa. Co tu jest? Nóż taktyczny. O, już ja mu dam tu. Aha, tapicerkę już. Gdzie ci tu dam? Zobaczymy, co tu masz, co tu chowasz. Uś, ty. Uś. Cicho tam. O, kokaj. Co to? Cukier? To cukier? Inogda esti odkryćna ać partio, ilio trudyjne mestie, ilio posukati edu maskota. Okej. Okay. Nie tak migotnika ta jest, a dawy madre obarstnej strat. Podma... Co? Mikso, wsiem edu atma. Membinica, kontrabanditiele estio rado pas myśli. Wasza policka równiszko, madre edu podriczki as pasta kontroli. Okay. Ale i wy madre arestnąć edu bydlok. No, będziesz siedział. Barasto, sipka. No, ja ci dam sika, ja ci dam. O, ale śledczy, tu przetrzymywani są przestępcy, którzy oczekują na transport do obozu pracy. Ulepszy więzienia, by zwiększyć maksymalną ilość miejsc. Zatrudnij strażnika więziennego, aby zapobiec próbom ucieczki. Pamiętaj, że pozostawienie więźniów w radiowozie również grozi ich ucieczką. Kurde. No, o, no, elegancko, już mi się pan podoba. No, kurde, tą latarką mu świecimy w oczy. A co? A teraz? Już my się tu tobą z gadku zajmiemy. Tutaj proszę łóżko. Tu masz, o, szczoteczkę, gąbkę. Mydła brak, bo po co? No, no, drogie. Dobra. No. I siedzieć tu spokojnie. My się panem zajmiemy. Dobra, to wszystko pozamykamy. Co? Twój magazyn. Narzędzia, broni i inne rzeczy. Dobra. Dobra, sprawdź magazyn. W tym miejscu możesz pozostawić swoje narzędzia, uzbrojenie, odzyskaną kontrabandę oraz towary
na handel. Ulepsz magazyn, aby móc przechowywać większą ilość przedmiotów. Pamiętaj, że wszystkie rzeczy pozostawione luzem zostaną utracone. Możesz przenosić wybrane przedmioty ze swojego ekwipunku lub bezpośrednio z radiowozu. Rozumiem, czyli można tu. Szybkie przenoszenie przedmiotów między oknami. Kontrol, dobra, okej. Okay. A dlaczego? Aha, bo jak dwa razy kliknę. No dwa razy kliknę. Ale dwa razy, a tu? A, tu raz. Okej. Okay. Dobra, nóż taktyczny. Tutaj coś, dobra. Dobra, spoko. Teraz poproszę oficera Maksimowa, aby pozbył się pozostawionego pojazdu. Okej, okay. Maksimowa. Gdzie ten Maksimow? A, to ten. Maksimow, słuchaj, jest taka sprawa. No widziałeś, co tu się działo. No tak, no. No przymycał kokainę, wyobraź sobie. Cukier mówił, że to jest. Kurwa, jakbyśmy się na, no, jakbyśmy się na cukrze nie znali, nie? No. Tak. No. Dokładnie. Dobra, ale wiesz co? Weź tu posprzątaj. Miotłą. Dobra, o, dobra, no dzięki Maksimow, dzięki. Miał różne typy narzędzi, potrzebne do twarde elementy obuchów. Aha, czyli nie wszystko się da z scyzorykiem. O kurde, co to, widły mamy nawet? Siekierę, elegancko, kurde, no z widłami to... No teraz to nie mają szans. Nie mają. Dobra, następny, bo tu widzę, że kolejka. Kolejna. Ile tam? Trzech? Jajku. Dobra, dawać. Kolejny. Mówi się tu widły. Naszykować widły trzeba. No, na. Otwierać. Papiere. Gdzie tak wysoko? Widzisz, że tu jestem. Już kurde. Nic te ludzie. O, dobra. A ta, aha. A, tu nam jedno zniknęło. Słuchajcie, wiek 52. Dobra. No, obejrzymy sobie auto. No. Może być. Co tam mamy? Brak zgo... Co to? Matka, jak? Co? Irban Bishar. Bashar. No człowieku, ty zdurniałeś tu? Nas zdurnia. Tu kolejna. No zdurnia chciał nas zrobić. Bra, tu nic nie pasuje. Jeszcze do pracy jedzie. To. A jaki wiek? 38. Tu nic nie pasuje. Panie, a zdjęcie chociaż pan, pokaż pan twarz chociaż. No. Już widłami bym miał poszczuć. A ile miał mieć? 52. No. Dobrze, że się wiek nie zgadza, ale zdjęcie się zgadza. Ale i pan tak nie wiedzie, i tak pan nie wiedzie. Kurde, no. Takie, a co pan tu wiedzie? Aha. Do pracy pan jedziesz, tak? Dobra, panie. Pan tutaj nie wiedzie. Nie zgadza się tu nic. Prócz zdjęcia. No, na pewno. Jazda, wyjazd, bo widłami poszczuję. Już. No. Dobra. Następny. No. To dopiero. Stówkę dostaliśmy, elegancko. No. No co się pan patrzy? A paszporty, dokumenty? No mam nadzieję. Dobrze. Popatrzmy. Zgodność. Brawo. Zgodność. Ważne do... Tutaj też zgodność. Turystyka, mówi pan, tak? A tu... Też wszystko. No, proszę, kurde. A ile pan ma lat? 34, dobra. Wszystko się zgadza, słuchajcie. Wszystko się zgadza. Twarz chyba też. Pokaż się pan. Wyjdź pan z samochodu, bo nie widzę pańskiej gęby. Albo dobra, siedź pan. Zgadza się. No, wydaje się, że pan tu się zgadza. A RK, tu pisze. Dobra, to myślę, że to będzie wszystko ok. Ale RK, wszystko ok. Aha, o kurde, co to jest? A co to jest? O kurde, dobra. To później sobie zaraz obejrzymy. Dobra, zatwierdzam panu tutaj. Pan sobie wiedzie. No, dobra. Jedź pan. Następny. Ostatni. Stówka. Jest, mam już 525, słuchajcie. A, dolarów.
Vitajte. Witam. No i tam witam. Już podaję, brawo. No, coś tak za miły jest dla nas, słuchajcie. Coś tak za miły tutaj, nie? A wie pan co, ja tak zerknę tutaj. A czy czasami tutaj, wie pan, no tak się zdarza. No cukier przewoził, no a wie pan, no cukier jest drogi, to tak nie wiem skąd te pieniądze miał na ten cukier, wie pan. Dobra, dobra, i tutaj zerknijmy tutaj. Tu mamy wszystko ok, paszport, numer. Też wszystko ładne. Ważne do 20, to też jest ważne, dobra, zgodne raczej. Teraz tu jeszcze nas interesuje też. No i ten wiek przede wszystkim właśnie, kurczę. Iś, 52? No tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Maksimow! Maksimow! Ty! Nie uwierzysz. Wiek się zgadza. Trzeba sprawdzić. Bądź tutaj czujny. A nie palisz fajki mi teraz tu. Cholera. Też dobra. Panie, pan wysiądzie z auta na chwileczkę. Wysiądź pan z auta. Wysiądź pan z auta. Aha, trzeba poprosić. Tak, tak, bo wie pan co, bo... Tak. No, tam dalej pan se stanie. No. Rutynowa kontrola tylko, tak, wie pan. No. Wszystko tutaj jest niby cacy. No tak, no, wie pan, co pan tutaj... Co to jest? A co to jest? Papieroski? Co? Już ja ci tu za... trzymajcie mnie, bo normalnie uduszę. Czekaj pan, co tu jest? O, tutaj, a co tu pan ma? Dobra. Też coś jeszcze... Co to? Coś tu było? O, co pan tutaj ma? Co to jest? I pan mi tylko 52 grosze pan chciał mi tu dać, wcisnąć? Ja tu się panem tu zaraz zaopiekujemy. Ja jeszcze tu obejrzymy. No ludzie. O, coś tam było? Nie. Drzwi tylko, dobra. Pan tutaj nie wsiada, pan nie wsiada. Co to jest? Już tu pana w kajdany. Już tutaj pana w kajdany. No! Tak jest. Już my się tutaj wami zajmiemy, słuchajcie. Tak jest. Pilnuj tutaj, Nowik, kolegów. Żeby nie uciekli. Dobra, chyba to wszystko by było. Co to jest tu? Proszę. Ile tego jest? Kurczę, tu trzeba ostrożnie wszystko sprawdzać, słuchajcie. Nic nie ma. Tu nic nie ma. Zamykaj mnie to. Nie, już myślałem. Kurde, no. Byśmy nie zauważyli, to dopiero by było. Dobra. Dobra. Maksimo, posprzątaj tutaj. Dobra. Dobra. I co teraz? Aha. Utroszny komisar, tutaj jest na żywo, Daniel. Dobrze. Tak jest, komisarzu. Tuż wejdzie, no, dzień. Szybko się położyć, że... Położyć spać. Poprawne kontrole 4. Utrzymanie budynków 3-3. Okej, 450. Kurde, dobra, dobra. Ile mamy pieniążków już? 470, no tak. Musimy zwolnić trochę miejsca na posterunku. Więc dzisiaj uda się na przejażdżkę. Transport więźniów do obozu pracy oraz dostarczenie przechwyconej kontrabandy do bazy policyjnej. Okej. Po drodze zajrzeć do sklepów Lada, aby kupić narzędzia potrzebne do pracy. A to co to? To trzeba kupować też? Najpierw rozprawimy naszymi opryskami. Wejdź do aresztu śledczego i przenieść wszystkich więźniów do radiowozu.
policyjską maszynę. Idziemy. Idziemy, słuchajcie, na granicy nikogo nie ma. Otwierać mnie to. A nie tam spotykać podrodniki, acz karier. Co? Co do mnie to, czy do niego było? Do radiowozu. Do radiowozu. A wie pier zawieri w tym kontrabandu. Tak jest. Widzicie ku polickiej maszynie, a to odkryto lugażnictwo. A te użycie pisownika. Eto posłuchać w każdym wszystko. Przemytnicie kontrabandu, a przoda z waszego inwentarza na transferowny selekto pradometniki acz magazynu. Muszę powiedzieć. Przejmujesz tutaj dowodzenie, Maksimow. Jadę. O, te drzwi, te cholera. Aresztować te drzwi. Uderzyły komisarza. Dzień dobry. Garaż policyjny. W tym miejscu znajdziesz swoje radiowozy. To będziemy mieć więcej niż jeden. Porozmawiaj z mechanikiem, aby przygotował lub naprawił wybrany pojazd. Przygotował? Dawaj go. Co tam? Palisz na służbie? A, nieważne. Dobra, jak tam? Nasi tu siedzą. Gdzieś tu są drzwi jakieś, żeby otworzyć. No, gagatki, słuchajcie. Przejedziemy się do pracy, co? Dobra. Idziemy. Siadamy. Dobra, jedziemy. Jak tu się to włącza? Włącz światła. To, jak to? Włącz syrenę. Włącz światła. Gdzie tu kluczyk? No tu jest kluczyk, jak się to włącza wszystko. Chwila. Aha, my musimy jeszcze tą... tutaj jeszcze. No tak. Co tutaj jest? O, siekierę tu mamy. To trzeba przenieść, tak? Okej, dobra. A siekierę to mamy tu, ale to dobra. To dobrze, że... Weźmiemy sobie siekierę. Dobra. Jedziemy. Arba 3, postanowka. Robocny łagra. Obóz pracy. Wy, padrobku Ada Zakrutników. Liszno et artam. Eliowa znaczenia punkt. Na mapie. Gdzie jest mapa? Tutaj. Jesteśmy tu. Idziemy do obozu pracy. Czyli w prawo wszystko, tak? Tu w prawo. I będziemy na miejscu. Dobra. O! Jedziemy. Wow! Jedziemy z syreną. O! Ty! No jak jedziesz? Tak się wystraszył, słuchajcie. O kurde! Wiecie co? Dobra, wyłączmy tą syrenę, bo nie stresujmy. No. Dobra, porządnie się zachowywać. Na drodze. Ale fajnie się też, słuchajcie, prowadzi to auto. Kurde, nawet... No, Co? Co tam gadasz? Ja ci tam zaraz ucieknę. Stanę gdzieś tu widłami poszczuję. Będzie mi tutaj plan ucieczki ten. Już tam. To jest ten twój plan ucieczki? Miejmy nadzieję, że to burza. Pochwyć ta topornik z lugażnictwa, a zbywać... Stać mi tu. Jak się przyglądam. Kurde, w razie czego, bo może to być faktycznie jakaś zasadzka. Dobra. Iść. O, siekierę trzeba mieć. Dobra. Poroszno. Pierejno aż powrotny ku policejku maszynu. My madry od selekta da rok. Dobra, jechać. To była ta twoja zasadzka? Się nie powiodło. O, jedziemy dalej, słuchajcie. To nie tu? Nie. To w prawo wszystko, ale tam jakaś droga była. Nawet mamy ten. Wykrzyknik tutaj, także to jest tam dalej. Kurczę, no naprawdę, na razie gra mi się w to wyśmienicie, słuchajcie, po prostu...
Mam po prostu uśmiech. Banana mam na ustach, no. I nie w tym sensie. Dobra, co po niektórzy myślą? O. Dobry, cześć, chłopaki. Przywiozłem tutaj. O, kamieniołomy, no była piękna praca. Stanowka nażnej dambra, aż wydacie rozkaz perewozku wszem zakrutników, nażnej poszli ku maszynu. Dobra. Witam. A dajcie, wariszu. Meno miano, starszyna Manalov. Et kontroluje ty, dziura. No. A da trzas, każe partia, nikli sprawku, aż brać ta. Nasze wyspa... Hehe, ma się rozumieć, sierżancie. Mam tutaj paru delikwentów. O, 206, te dwóch? Po 100, nie? No to nieźle. No, my się zawsze możemy nowych rąk. Tak jest. No, także chłopaki, nara, trzymajcie się tam, miłej pracy. Dobra. Nie tap instrumentów, nie tap kontrabandu. Jak tutaj przyjechać? Tyłem? Lusterka to też... A tu się da? Objechać? Da się objechać chyba. No, trzymajcie się chłopaki tam. Przywiozę następnych zaraz. Dobra. Gdzie, jak teraz jechać? My jesteśmy tu i trzeba w, narzędzia w lata. Dobra. Do sklepu w lada udamy się. Czyli tutaj w prawo i na skrzyżowaniu w lewo. Dobra, jedziemy. Tunel nawet mamy. Pięknie, pięknie. O, ale to chyba... Co to był? Iu? Nie, zaraz, jak ten się samochód? Nie, nie, Ifa, Ifa chyba. Ifa? Jakoś tak. Kurde. Dobra. Żuk? Nie, to... Auuu! Co? No. No, sprawdzałem po prostu wytrzymałość auta w terenie. Dobra, jedziemy. Uuu, jaki ciężki tutaj. Dobra, teraz tu w lewo. Pierwszeństwo oczywiście my mamy. To tu? Chyba tu, dobrze, tak. No, krzyknik mówi nawet. Jedziemy do sklepu w lada. Ciekawe, co tam ma na sprzedaż. Trochę tej gotówki mamy. Dobra. Jak tam ktoś ty, obywatel? No. 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 O, eto was budro na szewinu woczka komandir ać gomdra. Meno miano Wladimir Nimczuk. Za to padrodniki Lavrić maja vlad. A ja se lucnego instrumentu, a różniki eto liczno naboj. Opna wyduraż obarstnej, hada rozników. No, no, no. Już. Do munduru to wiesz. Teraz tak, bo co nam potrzeba? Co tutaj masz na sprzedaż? Co ty tu masz? Co ty tu masz? Bronię masz nawet. Pistolet masz, mówisz, że masz. A my mamy jakiś pistolet? My nie mamy żadnego pistoletu. Kurczę, może kupimy sobie pistolet? Ile ten kosztuje? 250 zwariów! Co to to? Strzelba. Kurde, strzelba. Amunicja 10? A co to jest? 10 pocisków? Czy co? To jest jeden pocisk? No magazynek. Tyś! Vlad, ty zwariował. 1300? To ja musiałbym chyba swój kempik sprzedać. Granaty nawet ma. Kurde, słuchajcie, kupimy sobie tą pistolet. Czemu by nie? Pistolecik trzeba mieć. Słuchajcie, no jak bez pistoletów? To teraz sobie weźmiemy. O, weźmiemy tak. Widły to na końcu. Nóż. No i dobra, tak będzie. Co tam, twój? Przekażę kontrabandę, dobra. Aha, no jeszcze jakąś amunicję by się przydało, kurde. Dobra, weźmiemy Z2. Z2 starczy magazynki, myślę. Ma 8 pocisków, aha, czyli 8 pocisków jest w jednym magazynku. 8, 16, 24. Dobra, chyba dużo, co? Dobra, zobaczymy później. Co tu jeszcze masz? Jakąś taką coś tam masz. Łom masz, a my mamy łom, dobra, jeszcze sprawny.
Nóż mamy taktyczny, ale nie wiem, czy on chyba... Aha, tu masz... Rozumiem. Przydałby się. A siekierę mamy dwie, to nie potrzeba. Szpady, o, jeszcze łopaty byśmy sobie kupili, ale taką lepszą może. Jakąś lepszą łopatę. Dobra, łopatę sobie tutaj. Kurczę, ten nóż, on też jest dosyć szybko zużywa się. To kupimy sobie jeszcze... Kurde, ale już pieniędzy nie mamy. Kurde, no. No dobra. Dobra. Dzięki, Vlad. No, widzimy się, na razie, trzymaj się. Nie, no muszę lecieć, nie mam czasu, muszę lecieć. Co tu się dzieje? Tu nie ma żadnej granicy. Spokój tam, mówidłami. Dobra, dobra, już. Chwila. Będą mi tutaj trąbić. Jeszcze nie wiedzą, kim jestem. Aha, no tam, muszę się chyba najpierw włączyć samochód. Już jadę. Muszę zerknąć, gdzie mam jechać jeszcze. Teraz tak, tu jesteśmy. Byśmy może tutaj w stronę tartaku wyjedziemy. Słuchajcie. Dobra, i w prawo. Kurde, żebym się nie zgubił. Dobra. Jo, dobra. Tutaj jest gdzieś ten. Jedziemy. No. Może światełka jakieś tu byśmy włączyli? J. O. Tartak. Siema. Chyba... Zaraz. Już się zgubiłem, słuchajcie. No właśnie, w prawo. Światła to włączymy. Policji, no, ładnie macie tutaj. Mam wjechać? Dobrze, teraz porozmawiaj z oficerem Nowakowem i przekaż mu całą przechwycą kontrabandę. Dobra. Siema. A ja pozmyślał was nie te wam, Awaju. Meno miano Nabokov. Et madro lida ać magazin. Membienica, wsiem broniezy, turo ilo ać meno. Dobra, dobry dowcip, bardzo dobry dowcip. Tak. Wyczułem dowcip. 114, kurde, mało coś. 9 tyle. Dobra, wracamy na posterunek. Siema. Przyjadę niebawem, nie? To kawę poproszę, nie? Następnym razem. Dobra, jedziemy, nie mamy co tutaj. Tu się da wjechać. O, spoko, fajnie. Włączmy sobie światła. Dobra. Teraz tak. Popatrzmy na mapę. O, w prawo, dobra. Czyli tutaj, dobra. Jedziemy. A włączmy. Oj. Nie widzisz, że jadę na zgłoszenie? No. No. Z drogi. Tak jest. A to środki będziemy mieli. Dobre. No, ale kurde, fajnie, bo się słuchają. Elegancko. No. Kurde, jak kopci, kurde. Tu kolejny kopciuch. Uwaga, jadę. Dobra, jesteśmy w płazie. Włączmy te syreny. Brawa, Wlaczna! Wyzedaja z Różyn Choroszy?
ваша служна не та привичая, а чадати в танці всім чага. Dobra, mamy to. Dobra. Wszystko mamy tu wzięte? Niech no sprawdzę. Tak jest. Dobra. Jak tam? Posterunkowy. Ad Maduro. A, to przygotował. No dobrze, dobrze. W tą stronę. Dobrze, dobrze. No, idziemy. Jak tam? Wszystko w porządku? Maksimow? No. Dobra, idziemy na odpoczynek. Słuchajcie. Już bez mycia. Nie ma czasu. Idziemy spać. Dzień trzeci. No, słuchajcie, dostarczona kontrabanda. 9 tych i 114, mało troszkę tej kasy, nie? Ze więźniów dużo, no ale zawsze to coś, zawsze to coś tam wleci, nie? Oszczędności. Też żeśmy trochę pokupowali, no ale i dlatego mamy, ile mamy? 170. Stajać! Nasza drobna i niebrużna Denaja aż kontra! Wybudzieć, obrabiać, aktor szedzieli, chudry gruz, przewozku na Arodia. Widzicie na przoda, aż proprzać, arbacz nie jest. Dobra. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, by mi naprawdę się podoba ta gra. Nie mogę się doczekać kolejnej akcji i kolejnego dnia pracy. Także słuchajcie, zapraszam was do i zachęcam przede wszystkim do subskrybowania, lajkowania, komentowania, co myślicie o tej serii, co myślicie o tej grze. Chciałbym się z wami no, jakoś podzielić no, o tej grze, jakby no, czy wam się faktycznie podoba. No i co, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!